jeszcze przez kilka dni do najbliższego piątku można składać swoje aplikacje na stanowisko naczelnika jednego z wydziałów Suwalskiego Ratusza. Pod koniec drugiej dekady sierpnia prezydent miasta ogłosił nabór na stanowisko naczelnika Wydziału Kultury i Sportu. Wymagania są standardowe jak na stanowisko urzędnicze. Polskie obywatelstwo, nieskazitelna opinia, wyższe wykształcenie, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego rodzaju pracy, ale też znajomość niezbędnych przepisów prawa czy wystarczający staż pracy. Ten wymóg określono na co najmniej 5 lat urzędniczej pracy z co najmniej 4-letnim doświadczeniem kierowniczym. Dodatkowe atuty kandydujących, za które można będzie uzyskać dodatkowe punkty, to między innymi znajomość zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, znajomość języków obcych, najchętniej angielskiego, oraz kilka cech docenianych przez wszystkich pracodawców, między innymi odpowiedzialność, zdolność analitycznego i strategicznego myślenia, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista, sprawność organizacyjna, komunikatywność, dyspozycyjność, dokładność. Wszystkie wymagania stawiane kandydującym znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Suwalskiego Urzędu Miejskiego.